dzisiejszy dzień, jest szczególnie dla naszej miejscowości. Świętujemy Wniebowzięcie Najświętszej Matki Bożej połączone z poświęceniem chleba, owoców, kwiatów i wieńca żniwnego, a równocześnie oddajemy hołd patronowi naszej szczepanowskiej parafii poprzez poświęcenie ufundowanej przez mieszkańców Sterkowca kapliczki z figurą naszego rodaka, świętego Stanisława, biskupa i męczennika. Prosimy naszego proboszcza, księdza prałata Władysława Pasiuta o poświęcenie figury. O Stanisławie, biskupie święty, tyś z mojej Bożej patron nasz, pasterzu dzielny, pasterzu dobry, ty co nad nami pieczę masz. Pasterzu dzielny, pasterzu dobry, ty co nad nami pieczę masz. O męczenniku polski szczepanowski, ty nam łas z nieba strumień zlej. Ty nas ochraniaj wśród życia gromu, ty nam błogosław z ojczyzny swej. Ty nas ochraniaj wśród życia gromu, ty nam błogosław z ojczyzny swej. Daj nam Twej wiary, daj Twej miłości i Twego męstwa wierze daj, byśmy po życiu dzielnym i świętym szczęśliwi z Tobą osiedli raj. Byśmy po życiu dzielnym i świętym szczęśliwi z Tobą osiedli raj. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie mnie tutaj na tę uroczystość poświęcenia. Jestem bardzo wdzięczny całej wspólnocie mieszkańców Sterkowca za podjętą inicjatywę i tym wszystkim, którzy tutaj byli takim motorem tego działania, a więc i pani Sołtys, i pani Małgosi, i innym paniom, które tutaj rzeczywiście robiły wszystko, aby to piękne dzieło, które pozostanie po nas, tutaj było. Bo wiemy, że tutaj figura od wielu dziesięciu lat była i w ogrodzie tam, i tutaj, i w różnych miejscach, a więc tak po prostu nie było takiego stałego miejsca. I dobrze, że padła ta myśl, aby zrobić właśnie w miejscu, które pozostało jak gdyby po renowacji dworca PKP, żeby wykorzystać to miejsce. I dziękuję tutaj wszystkim i władzom, które przyczyniły się do tego, żeby po prostu to miejsce było przeznaczone na miejsce, można powiedzieć tutaj na kaplicę i na właśnie figurę świętego Stanisława. Ta figura, która była już tutaj, już wiemy, pan Turlej, tak, Stanisław, o ile wiem, on ją wyrzeźbił i co roku patrzyłem, jak ona biedna stała i niszczała, bo to jest piękne dzieło, naprawdę piękne dzieło, które pan Stanisław stworzył. Niemniej jednak wiadomo warunki i nie było tego zadaszenia takiego, jak powinno być. I dlatego też ta myśl powstała, żeby tutaj była i ta powstała kapliczka. Muszę powiedzieć, że poprosiłem pana Alfreda Budziocha z Brzeska, który wykonał właśnie projekt tej kaplicy. Piękna, bardzo tutaj w tym miejscu pasująca. No i oczywiście muszę powiedzieć, że pani Małgosia wybrała spośród wielu, wielu figur świętego Stanisława właśnie tę z tym Piotrowinem. Z taką pogodną, piękną twarzą. Moi drodzy, cóż, poświęcimy tę figurę, tą kaplicę, ona tu będzie. Ale chciałbym, abyście i wy tutaj często bywali przy tej kaplicy. Oczywiście nie, gdy chodzi o jakieś nabożeństwa, ale przechodząc, przychodząc, dostrzec, przeżegnać się,
a więc dać ten wyraz naszej wiary. Bo przecież to, co tutaj jest też i napisane świętemu Stanisławowi, biskupowi, wdzięczni mieszkańcy Sterkowca, mamy za co świętemu Stanisławowi dziękować. Choćby tylko w tych ostatnich dniach. Burze gradowe, które ominęły tutaj cały nasz rejon, poszły w kierunku Dębna i tam innych. To, co pokazywali nawet nam zdjęcia, aż do 7 cm duży grad nas omija. Broni nas święty Stanisław. I my też brońmy naszej wiary w to szczególne dzisiejsze święto, jakim jest Wniebowzięcie Matki Najświętszej. Jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za ten dzisiejszy piękny wieniec, za ten dzisiejszy korowód dożynkowy, za tą naszą wspólną modlitwę i za to, że jesteście dzisiaj tutaj tak licznie. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję, bo naprawdę jest to wielkie wydarzenie tutaj w miejscowości Sterkowiec. Dlatego idźmy właśnie w to nasze życie z wiarą, ale też i po prostu głośmy chwałę naszego rodaka, świętego Stanisława. Teraz dokonam błogosławieństwa figury świętego Stanisława i całej kapliczki. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, który jest koroną wszystkich świętych i dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z wami wszystkimi. Módlmy się. Uwielbiamy Cię, Boże, bo tylko Ty jesteś święty. Ty ulitowałeś się nad ludźmi i zesłałeś na świat swojego Syna Jezusa Chrystusa, który udziela świętości i doprowadza ją do pełni. On w początkach Kościoła posłał Ducha Pocieszyciela, który jest głosem pouczającym o głębiach świętości, tchnieniem mocy i łagodności, ogniem rozpalającym miłość w sercach wiernych, Bożym nasieniem, z którego wyrastają obfite owoce łaski. Ciebie więc, Boże, dzisiaj wychwalamy, bo darami tegoż Ducha ubogaciłeś świętego Stanisława, na cześć którego Twoi słudzy wykonali tę figurę i wybudowali kaplicę i przedstawiają ją do błogosławieństwa. Spraw prosimy, nie krocząc śladami Pana i wpatrując się w przykład świętego Stanisława, biskupa męczennika, naszego rodaka, dążą do doskonałości, do miary wielkości według pełni Chrystusa. Niech słowem i życiem głoszą Ewangelię, gotowi nawet krew za nią przelać. Niech codziennie dźwigają krzyż z Chrystusem, ofiarnie służąc Tobie i braciom. Przez wierne wypełnianie doczesnych obowiązków niech przemieniają świat mocą Ducha Świętego i wznoszą oczy ku niebieskiej Ojczyźnie, gdzie Ty, Ojcze, przyjmujesz ich do współdziedzictwa z Twoim Synem, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Boże, źródło wszelkiej łaski i świętości, wejrzyj z dobrocią na nas tutaj wszystkich zgromadzonych, którzy przygotowaliśmy tę kaplicę z figurą świętego Stanisława, aby go pobłogosławić. Pozwól nam doznawać wstawiennictwa świętego Stanisława, który stawszy się przyjacielem i współdziedzicem Chrystusa, jaśnieje jako świadek życia zgodnego z Ewangelią i nasz orędownik u Ciebie, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego, niech stąpi na tę figurę i na tę kaplicę, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Wielki przed Bogiem, klejnocie korony, ochrona nieba, proroku patronie, Syn Stanisławie, tutaj
myślę, że teraz brawa dla tych wszystkich, którzy tu się przyczynili, a więc dla was wszystkich, brawa. Bóg zapłać serdeczny. Bardzo się cieszę i dziękuję jeszcze raz za wszelkie tutaj sprawy, które zostały wykonane. Chcieliśmy bardzo podziękować księdzu prałatowi za wypełnioną posługę tutaj przy poświęceniu kaplicy, panu Wojciechowi organiście, Wojom za pełnienie służby, wam mieszkańcom wszystkim za to, że przybyliście tutaj w tą uroczystość, za ofiary złożone na budowę kaplicy i na zakup figury świętego Stanisława. I teraz serdecznie zapraszamy wszystkich do Domu Kultury na część artystyczną, a później po niej na biesiadę. Ja, 5 minut przesadzimy. Na chwilę. Nie da się tak. Zaczniemy, nie będziemy nic.